pobiegnie, cofać się i tak dalej, nie? A tutaj było to gówno. Dobra, weź trochę. Chodź, motki się wsiadają. Nadejszła. Co ci jest miejsce pomysłu? Wysiłka. Tu już zapraszam pierwszych chętnych. Chodź bambel. Musicie wszyscy wejść, bo ja tam kartę mam. Nie? Znaczy wiesz co, tak, tak troszkę, nie? Po to, żeby nie mnożyć nakładów inwestycyjnych, powycinali te, w cudzysłowie, części mniej uszkodzone. Zresztą widać, jak się wchodzi przez wiecie ewakuacyjne jednego z tych rąk niemieckich, tej części niemieckiej. Nie ma prądu. Nie ma prądu jednak? Nie. I ostatnio mówię, że ten skoby zanik i może pytać, czy się ten DS nie podniósł. No, ale zaraz coś teraz zobaczymy. Tak. Uwaga na drzwi, może na nogi. Drzwi to wytrzymają. Część niemiecka, czyli polska powojenna? To znaczy, my jesteśmy teraz w części polskiej, a wchodzimy teraz do części niemieckiej, nie? Korytarz, potajnik jest w polskim. A co brzmi? Polski. I które było w zaniku napięcia, nie zawsze się podnosi. Aha, w ten sposób. I czasami trzeba go właśnie przyjść ręcznie. I ręcznie, ale się udało. No tak, no to nie miało nie było jednego wyjścia. Ale się udało. Zobaczcie na tą instalację, tą chemiczną, tak? To jest ta chemia, tak? To są te czujki chemiczne w tym oplocie? Dziękuję. Tak, to jest to? Ale co? To jest ta chemia w tym oplocie? Ta po czujce? O, tak, 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 bo to są specjalne kable. Nie ma w obiektach specjalnych, wiecie, w schronie wojewody, w schronie premiera, czy pierwszego sekretarza, nawet w Warszawie, bo byłem w tym schronie, nie ma tego rodzaju instalacji, tak? Tych czujek chemicznych. Bo to jest cała instalacja, która tam tak szła do aparatury tej takiej ostrzegawczej. Schron jest po prostu najwyższego użycia. Zresztą tak jak się rozmawia, jak rozmawiałem w dowództwie marynarki wojennej ze spesem od fortyfikacji, on twierdzi, że ten schron był budowany na potrzeby dowództwa wyższego szczebla niż dowódca marynarki wojennej. To, że później zdecydowano, że został on schronem dla dowódcy marynarki wojennej, to jest jakaś tam rzecz wtórna. Tam w międzyczasie zmieniła się jakaś tam, prawda, jakiś tam pomysł na jego wykorzystanie. Natomiast biorąc pod uwagę nakłady inwestycyjne, jakość wykonania, no ilość pieniędzy, które w niego wpakowano, mówię, że jest wręcz nieprawdopodobne, żeby tylko w cudzysłowie, oczywiście nie obrażając marynarki wojennej. Więc wystarczy nałożyć tą karkę tego niemieckiego planu, no poza tą częścią północną. Tutaj można wyjść, zobaczcie, jest korytarz. Koledzy eksploratorzy, nie wiem, tam wojskowi, nie wiem, odkryli wejście ewakuacyjne z działu bitwy i można wejść do części niemieckiej, którą Polacy nie wykorzystali, nie? Przyświeć. Którym wpuszczano, tak jak w przypadku baterii Schleswig-Holstein, w którym wpuszczano tam i wentylowano to obiekt, wentylowano w sensie. Nie, mi brakowało przez 22 lata. No, wychodzimy, tak? Idziemy dalej, tak? Na następny. I stoimy na skrzyżowaniu, stoimy, będziemy skręcać w lewo. Tutaj. A nie, idziemy dalej, bo to nie do wejścia, idziemy dalej. Przepraszam. Nie,
Nie po to, nie po to. No. Dla różnych służb. Dla różnych służb. Słuchajcie, skoro w koszulach pokojowych i pierwotnie nie było tam nic namierzone. U góry była kopuła pancerna. Ja nie wiem, czy ona czasem się tam gdzieś zachowała. Tu było miejsce, nie wiem, czy to jest pierwotne, kurz stary. Może tu było wyrysko. Z punktem docelowania obiekt dwukombinacyjny, bo tam jest jeszcze jedna kombinacja. I tutaj, jak pan już mówi, tak, z prawej strony. Tak. Tak, salonka, apartament. Techniczny. Patrz, jaka to jest kultura, nie? Pracy. Nawet klucze w drzwiach. Nie? To się nazywa kultura. Obiekt cały czas czeka. Tak, plany. Oczywiście ewakuacyjne ubudowano zazwyczaj tylko i wyłącznie obiekta, które są, mają posiadane więcej niż jedną kondygnację. Tak? To ze zrozumiałych względów. Chodzi o to, że gdyby tam doszło do jakiejś awarii, że można było się stracić zdolnie, można było spokojnie. Do obiektu, 300 metrów prosto, 200 w prawo. I zadaję po prostu dużą peronię do obiektu B. Taki to błąd, co po ulicach jeździ ten zamiata w takim szkole. Giovanni zagrabi. Tam nie, pierwsza biurka. No, prawo jazdy. No. To gra w szachy. Stare numery, ja. Fjordach, no jak tam? Nie wolno, no. Fjord to mi zęki, ale. Ja tam mówię, tam wytrychnie. O kurde. Tak.
drukarka, doszyfrator, rejestr, silnik, nadajnik, szyfrator, klawiatura. Pokaż ten dzwonek. Mam go wyrwać? Nieprawdopodobne, żeby jak drzwi sprzęt można było, żeby drzwi otworzyć, bo nie można było zajrzeć, jak się urządzenia jest. No ktoś tutaj chce wejść, to otworzy drzwi, to drzwi to tak, i mógłby sobie zajrzeć, tak, zwłaszcza jakie urządzenia. Czyli ktoś może wejść, tak, tak, tak. Ale ktoś może przychodzić, nie? My tutaj... Nieźle. Szał. No, szał, szał. Tutaj się trwała telegraficzna, czyli tam przychodziły te różne właśnie telegramy, to mają wyjście na pożary. No masz, kurde. Siadła młot. Masz ten? Latarkę? Ja mam latarkę. Chodź, 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 przyświecisz. Działa troszkę. Tu już nowa. Kiedyś to były centry jakieś porządne.